Hej, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, którego chęć zobaczenia wyraziłyście niemalże jednogłośnie. Pod jednym z filmików z ulubieńcami miesiąca byli to bodajże ulubieńcy stycznia i tam pokazywałam jedno takie akcesorium kosmetyczne, które wzbudziło u Was bardzo dużą ciekawość i dlatego postanowiłam przyjść do Was z filmikiem z taką recenzją szczoteczki do mycia twarzy marki Rival de Luxe, którą ja dostałam już jakiś czas temu właśnie od Rossmana do przetestowania jako nowość. Wtedy ona dopiero wchodziła do drogerii, dopiero się zaczynała pojawiać i szczerze Wam powiem, że na początku rzeczywiście się ucieszyłam z niej, bo stwierdziłam, że wow, fajnie, będę miała w końcu szczoteczkę do mycia twarzy, bo przez bardzo długi czas zastanawiałam się nad szczoteczką z Clarisonic, zastanawiałam się nad szczoteczką z Foreoluna, natomiast cały czas gdzieś tam troszeczkę szkoda mi było pieniędzy wydać właśnie na szczoteczkę do mycia twarzy, więc stwierdziłam, że taki gadżet, który dostałam właśnie do przetestowania, to będzie fajna forma, żeby zobaczyć w ogóle, czy taka opcja mycia twarzy mi odpowiada. I na początek muszę przyznać, że używałam jej tak bardzo rzadko, bardzo sporadycznie i jakoś tak nie do końca mi się w ogóle chciało jej używać. Natomiast kilka miesięcy temu, tak naprawdę mniej więcej od grudnia, zaczęłam używać jej regularnie, codziennie, wieczorem. Użyłam jej tylko i wyłącznie wieczorem, rano nigdy. Rano jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło jej użyć, natomiast wieczorem codziennie właśnie do takiego domycia mojej twarzy, do usunięcia całego makijażu, bo szczerze Wam powiem, że przy tej szczoteczce naprawdę widać, że jest jednak różnica pomiędzy tym, jak myjemy swoją twarz tak normalnie, żelem i dłońmi, a właśnie tą szczoteczką. Na początek może jednak powiem Wam kilka takich spraw technicznych, jeżeli chodzi o sam ten produkt. Tak jak możecie zobaczyć, on przychodzi do nas w takim bardzo fajnym plastikowym etui, które tutaj ma zdejmowaną pokrywkę. I w zestawie dostajemy oczywiście szczoteczkę, czyli całą tą taką rączkę. Do tego oczywiście w zestawie są dwie baterie, które są niezbędne do zasilania tej szczoteczki, bo działa ona tylko i wyłącznie na baterię. Nie jest ona zasilana, nie można jej naładować prądem. Tak, nie można jej naładować. Do tego w zestawie otrzymujemy cztery wymienne główki, więc moim zdaniem jest to naprawdę bardzo dużo. Te dwie, takie nieco jaśniejsze, z takiego bardziej przezroczystego włosia, są to główki do cery wrażliwej i one są, to włosie jest rzeczywiście takie bardzo mięciutkie, bardzo delikatne i myślę, że ono w ogóle będzie bardzo takie muskające naszą skórę, natomiast te dwie z białym włosiem są to główki do cery normalnej, natomiast nie są one jakoś dużo bardziej twarde, nie są dużo bardziej nieprzyjemne w dotyku od tych główek do cery wrażliwej. Ja szczerze Wam powiem, że zaczęłam używać właśnie tych do cery normalnej i cały czas ich używam i w żadnym stopniu one moje cery nie podrażniają, nie powodują, żeby miała takie poczucie, że codziennie wykonuję na swojej twarzy peeling, natomiast mam takie poczucie, że naprawdę bardzo fajnie tą cerę doczyszczam, a nic złego z nią nie robię. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o cały zestaw i ten zestaw możemy kupić tylko i wyłącznie w drogerii Rossmann w cenie 39,99, więc moim zdaniem jest to cena naprawdę bardzo atrakcyjna, jeżeli chodzi o szczoteczkę do mycia twarzy. Warto również wspomnieć, że szczoteczka ma aż 24 miesiące gwarancji, więc to jest na pewno kolejny plus. Jeżeli chodzi też o taką kwestię techniczną, to ma ona niestety tylko jeden tryb szybkości obracania się, co moim zdaniem jest dosyć słabe, bo jednak ta szczoteczka nie obraca się zbyt szybko. Jeżeli chcielibyśmy tą skórę wyczyścić bardziej dynamicznie, no to niestety nie poradzimy sobie z tym produktem. Na minus też jeszcze mogłabym zaliczyć to, że właśnie jest ona zasilana tylko i wyłącznie na baterie. Te baterie dosyć szybko się wyładowują i może nie wyładowują się tak do pełna, że ta szczoteczka po prostu przestaje działać, lecz tak naprawdę z użycia na użycie czuć, jak te obroty zwalniają, jak te baterie stają się coraz słabsze i tak naprawdę już po kilkunastu użyciach czuć dużą różnicę w szybkości pracy tej szczoteczki, więc jednak wymiana tych baterii musi być dosyć częsta, jeżeli chcemy zachować tą taką w miarę dynamiczną pracę szczoteczki.
Tak jak już chyba wspomniałam, szczoteczka ta wykonuje takie okrężne ruchy, ona kręci się wokół własnej osi, natomiast dodatkowo jak ja myję swoją twarz, to oprócz tego, że szczoteczka kręci się, to ja również tą szczoteczką tak delikatnie masuję swoją twarz, więc to dodatkowy jest plus, taki bardziej relaksacyjny. Pomimo tego, że ta główka wydaje się dosyć duża, to nie ma problemu z tym, żeby dotarła we wszystkie tak naprawdę zakamarki. Nie ma problemu z tym, żeby domyć sobie tutaj skrzydełka nosa, żeby dotrzeć w jakieś mniej dostępne miejsca. To, co mi się czasami zdarza i nie do końca podoba, to to, że niekiedy potrafi wplątać włosy, jeżeli gdzieś tutaj jakiś tam kosmet nam wystaje spod na przykład opaski, no to już mamy włosy zaplątane wokół tej szczoteczki i tak naprawdę wtedy pozostaje nam tylko to oderwać, bo tak naprawdę już nie ma opcji, żeby to jakkolwiek wyciągnąć. Natomiast sama szczoteczka w sobie działa całkiem sprawnie, pomimo tego już dosyć wolno i moim zdaniem na początek dla osoby początkującej ta prędkość będzie w porządku, natomiast jeżeli macie już jakieś doświadczenie, jeżeli chodzi właśnie o szczoteczki do mycia twarzy, to tutaj możecie się zawieść, że ta szczoteczka jednak nie działa zbyt szybko i te obroty są dosyć wolne. Oprócz tego, że szczoteczka z wielką łatwością dociera we wszelkie zakamarki naszej twarzy, to jeszcze świetnie doczyszcza naszą twarz. Ja robiłam taki eksperyment, ja zazwyczaj jak robię demakijaż swojej twarzy, jak myję swoją twarz, to najpierw całą twarz przemywam wacikami z płynem micelarnym, a dopiero później myję ją żelem do mycia twarzy. W tym momencie od dłuższego czasu jest to już żel z marki Ziaja, z serii liście Manuka i z tą szczoteczką sprawdza się on naprawdę dobrze. Natomiast w przypadku tej szczoteczki wykonałam taki eksperyment, że zmyłam sobie tylko właśnie wacikami makijaż oczu, natomiast cały makijaż twarzy zostawiłam nienaruszony, żeby zobaczyć, jak ta szczoteczka sobie z tym poradzi i muszę przyznać, że zdała ten egzamin niemalże celująco, bo zmyła cały makijaż, po prostu wszystko, wszystkie zanieczyszczenia, cały makijaż, jaki by on nie był, czy byłby to Revlon kolor, czy jest to jakiś lżejszy podkład, czy jest to po prostu jakiś delikatny BB cream, to ta szczoteczka naprawdę usuwa z naszej twarzy wszystko, nie pozostawiając na niej totalnie żadnych zanieczyszczeń. A na potwierdzenie tych słów muszę przyznać, że właśnie przecierając twarz wacikiem z tonikiem już po całym myciu twarzy, czasami myjąc tą twarz dłońmi, zdarzało mi się, że gdzieś tam przy uszach, czy tutaj bardziej przy szyi, czy właśnie tutaj przy skrzydełkach nosa, zdarzało mi się, że ten wacik był jednak troszeczkę jeszcze zabrudzony, natomiast po użyciu tej szczoteczki ten wacik zawsze jest idealnie czysty i nie ma na nim po prostu już ani grama żadnego makijażu i szczerze Wam powiem, że ja się przeraziłam, bo przez wiele lat myłam swoją twarz właśnie tylko i wyłącznie za pomocą swoich rąk i miałam wrażenie, że ta twarz jest naprawdę czysta, że dbam o nią dobrze, że staram się ją umyć dobrze, że robię to naprawdę dokładnie, natomiast dopiero przy użyciu tej szczoteczki zobaczyłam, że jednak jakieś tam zanieczyszczenia zawsze na niej pozostawały, a przy użyciu tej szczoteczki tego nie ma i ta twarz rzeczywiście jest naprawdę bardzo dobrze oczyszczona. Ale przy tym nie ma takiego uczucia ściągnięcia, nie ma wrażenia, że zdarłam z niej wszystko co dobre, że zdarłam z niej całą tą warstwę ochronną, którą ona na sobie ma. Tak jakby nie wyjałowiłam jej i nie spowodowało to tego, że moja skóra zaczęła wytwarzać więcej sebum, że zaczęła się bardziej przetłuszczać. Muszę naprawdę przyznać, że odkąd używam tej szczoteczki, tworzy mi się dużo mniej jakichś nieprzyjaciół, jakichś niedoskonałości, jakichś zaskórników. Moja skóra jest naprawdę w dużo lepszej kondycji. Na pewno nie jest to szczoteczka, która będzie nam peelingowała twarz. Tak jak już wspomniałam, pomimo tego już użyłam tej tak jakby mocniejszej końcówki, to ona też nie jest bardzo drastyczna dla naszej skóry. Ja totalnie nie czuję, żebym wykonywała mojej skórze peeling, dlatego jeżeli chcę, jeżeli odczuwam taką potrzebę, żeby jeszcze dodatkowo spilingować moją twarz, to nie robię absolutnie tego za pomocą tej szczoteczki. Po prostu myję swoją twarz szczoteczką, a później dodatkowo dopiero wykonuje peeling. To, co jeszcze warto wspomnieć, to to, że szczoteczka jest naprawdę bardzo lekka, bardzo poręczna, jest bardzo mała. Możecie zobaczyć, że tak naprawdę nie musimy jej trzymać wcale w tym wielkim etui. Możemy gdzieś je sobie schować i te wkłady zachować na przyszłość, natomiast używamy samej tej szczoteczki z jedną główką. Zajmuje ona bardzo mało miejsca, jest bardzo łatwa w utrzymaniu, bardzo szybko się ją myje, bardzo łatwo się ją myje. Bez problemu możemy zabrać ją na jakiś wyjazd, nie biorąc całego tego opakowania, gdzieś tam ją tylko zapakować, tą główkę osobno
i nie zajmuje nam bardzo dużo miejsca, a jakże jest pomocna. Jeżeli chodzi natomiast o same główki, to oczywiście możemy je dokupować osobno, nie są one sprzedawane tylko i wyłącznie w komplecie z tą szczoteczką. Możemy kupić zestaw dwóch główek, oczywiście są to wtedy dwie te same główki, możemy kupić tak jakby dwie główki do cery normalnej, bądź dwie do skóry wrażliwej i wtedy cena za takie dwie końcówki to tylko 9,99, więc moim zdaniem jest to naprawdę bardzo atrakcyjna cena i pomimo tego, że baterie trzeba wymieniać dosyć często, to szczoteczka nie jest jakoś bardzo droga w swojej eksploatacji. To by było na tyle, jeżeli chodzi o recenzję tej szczoteczki. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam pomogłam i przybliżyłam kwestię, jak wygląda pielęgnacja za pomocą tego typu produktu. Dajcie koniecznie znać, czy skusicie się na tą szczoteczkę, czy może macie inne szczoteczki do czyszczenia Waszej twarzy i jak one u Was się sprawdzają, czy może jednak jesteście zwolenniczkami tradycyjnego mycia za pomocą własnych rąk. Ja się tymczasem żegnam, zachęcam oczywiście do zaglądania na moje media społecznościowe oraz do subskrypcji kanału i dawajcie łapki w górę, jeżeli film Wam się spodobał i do zobaczenia już kolejnym razem. Pa!